Cześć, z tej strony jak zwykle Natalia i dziś przychodzę do Was z czymś, czego w sumie jeszcze na tym kanale nie było. Z dwoma rzeczami. Zacznijmy od tej pierwszej. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel mogłam zapoznać się z grą, a jest to gra... Splendor. Jest to gra Splendor. Jest to gra karciana. Ekonomiczna, familijna gra karciana Splendor. Jak widzicie, jest ona w edycji Marvel. O co chodzi? Już wam opowiadam, bo pewnie jesteście ciekawi, dlaczego na tym kanale nagle pojawiają się planszówki. Ja też jestem wielką fanką planszówek i też uważam, że to jest całkiem spora dawka popkultury. Bardzo ucieszyłam się, kiedy mogłam nie dość, że zagrać w bardzo, bardzo niezłą grę, którą jest Splendor, to jeszcze w tak zacnej osłonie jak Marvel. Zaprosiłam całą moją ekipę planszówkową w składzie Madzia, Krzysiek i Michał, żeby sprawdzić w praktyce, jak wypada Splendor. Wersja ta, tak jak widzicie po opakowaniu, jest osadzona w uniwersum Marvela. Poruszamy się po świecie poszukując kamieni nieskończoności, żeby je zebrać, wsadzić w rękawice i powstrzymać Thanosa. Znamy to z Infinity War albo Infinity Gauntlet, jeżeli czytaliście tylko komiks, a nie oglądaliście filmu. O co chodzi w ogóle w całej tej grze? W grze musimy dobierać znaczniki, które nam pozwolą rekrutować kolejne postaci do drużyny. A znowu te z kolei pozwalają nam zbierać jeszcze potężniejszych bohaterów i dzięki temu możemy przejmować kontrolę nad różnymi miejscami. I kto pierwszy zbierze odpowiednią liczbę punktów składającą się z kombinacji bohaterów oraz miejsc, wygrywa. Więc jakby zasady są całkiem proste. Cześć, tutaj ręce Jacka. Natalia poprosiła mnie, żeby bardziej szczegółowo pokazać wam dokładnie, jak wygląda gra Splendor Marvel. Więc zrobimy sobie taki mały unboxing. Z folii już przed chwilą wyjąłem tę grę. Pudełeczko wygląda tak, jest dosyć pokaźne. Na pudełku mamy bardzo dużo Thanosa. Bardzo dużo. Z każdej strony jest Thanos. Z każdej! Ale to jest tylko pudełko. Zajrzyjmy sobie do środka. Na początku mamy instrukcję oraz zasady gry oraz nam mówią, jaka jest dokładnie zawartość, co dokładnie nazywa się jak, więc dzięki temu będzie mi zaraz łatwiej mówić wam, co widzę tutaj. Tutaj mamy płytki, są cztery płytki miejsc, jedna płytka Avengers i jedna płytka, właściwie płyta, jedna płytka rękawice nieskończoności. Takiego poziomu wykonania bym się spodziewał po solidnej grze planszowej. Oto one na trochę większym zbliżeniu, to są płytki, cztery płytki miejsc. Tak się prezentują tekstury płytek. I co mamy dalej? Tutaj mamy znaczniki. Tu są znaczniki kamieni nieskończoności, a tu są znaczniki tarczy. Są one dosyć ciężkie. Jakby okej, to jest solidny poziom wykonania. Wiecie, ja jestem specjalistą od planszówek, zaufajcie mi. I to są znaczniki duszy. Tak? Pomarańczowe. Znaczniki duszy, nie mylę się. Tutaj są opisane wszystkie. Dobra, oddaję z powrotem. I na koniec mamy nasze karty postaci. I z tego, co wyczytałem w instrukcji, no i z tego, co widzę tutaj, mamy ich trzy rodzaje. Kolor zielony to są karty poziomu pierwszego, jest ich 40. Żółte, czy tam takie żółto-pomarańczowe karty, to są karty poziomu drugiego, jest ich 30. I jest też 20 kart niebieskich poziomu trzeciego. Wiecie, ile dla kolekcjonera znaczą te wszystkie postaci wydrukowane, te artworki postaci wydrukowane na pojedynczych kartach? Jest przepiękne. Zapamiętajcie ten widok. Nowiusieńka, nieużywana karta z Kapitanem Ameryką, ponieważ myślę, że jeśli będziecie grać dłużej w tę grę, to nie będziecie długo się cieszyć tym widokiem. Ja będę rozpakowywać... Coś mi nie wyszło. Ja będę sobie rozpakowywać całą resztę dalej, a was zostawiam z Natalią. Gra ta generalnie ma podstawowe zasady jak Splendor. Jeżeli znacie, to no nie jest wam to obce. To nie jest zbyt trudna gra. Ale ta wersja daje modyfikacje do gry, do podstawowej, tej standardowej wersji. I dzięki temu jest trochę trudniej. Tutaj gracze dobierają sobie kolorowe żetony. I między innymi zielony kamień nieskończoności. I płytkę Avengers. Więc jakby one dają nam tam dodatkowe modyfikacje. Nie będę wam opowiadać dokładnie całej instrukcji, ale to jest ta jakby dodatkowa modyfikacja. Gra jest bardzo uniwersalna, więc jeżeli jesteście fanami planszówek, to jakby Splendor, super jeszcze rozszerzona wersja, trochę utrudniona,
w porównaniu do tej podstawowej, więc spoko. A jeżeli jesteście fanami planszówek i Marvela, top. W ogóle dzięki temu, że tutaj jest bardzo duża różnorodność kart, ta rozgrywka za każdym razem może być inna. W tej wersji możecie dużo więcej kombinować i dużo więcej wymyślać, jest dużo więcej utrudnień, dlatego że jest dużo więcej kart bohaterów, które są rewelacyjne. Za chwilę wam troszeczkę więcej o nich powiem. Jako osoba, która grała i zna zwykły Splendor, mogę wam powiedzieć, że ta wersja ma dużo bardziej czytelne kolory, bo w tej podstawowej wersji na przykład czerwony i brązowy na stole wyglądały tak samo i bardzo często to się na przykład graczom myliło. To, że ma konkretny właśnie, jakby konkretny motyw właśnie na kartach, że to są super bohaterowie i możemy jakoś po prostu sobie do tego czegoś odnieść, do jakiejś fabuły, też jest ekstra, bo zwykły Splendor jest mało atrakcyjny graficznie, przynajmniej dla mnie. Nie do końca mi się, jak lubiłam tą grę jako strategiczną, ekonomiczną karciankę, tak ona wizualnie nie była jakoś wyjątkowa. Miałam mały problem z tłumaczeniem na tych kartach, bo generalnie wiecie, mamy Loki, Black Bolt, Kapitan Ameryka, Nova, przy czym w pewnym momencie mamy Sokole Oko i ja mam przez chwilę, hej, kim jest Sokole Oko? Nie tylko mamy swoją drogą tutaj bohaterów, bo mamy też vilanów, co w sumie troszeczkę mnie zaintrygowało, bo mamy tutaj Ronana, mamy tutaj Goblina, Elektro, więc jeżeli znacie podstawowy Splendor i chcecie sobie po prostu i lubicie tą grę, ale na przykład już się wam troszeczkę ograła, to serio sięgnijcie po tą wersję, bo jest naprawdę niezła, naprawdę nieźle rozszerza. Możecie mieć różnorodną rozgrywkę, jest troszeczkę trudniejsza, dużo daje frajdy, dużo daje fanu, więc mój znaczek jakość. Ale to nie wszystko, więc teraz druga nowość na naszym kanale, o tym jeszcze nie mówiliśmy i tego jeszcze u nas nie było, i mianowicie konkurs. Tego się nie spodziewaliście, co nie? Właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa Rebel możecie u nas wygrać grę Splendor Marvels. Aby wygrać tą grę, musicie odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A brzmi on: która gra planszowa lub karciana mogłaby się również rozgrywać w świecie Marvela? I jakie modyfikacje trzeba byłoby wprowadzić, żeby przenieść się do rzeczywistości superbohaterów? Odpowiedzi wysyłajcie na naszego maila pociąg@popkultury.gmail.com. Odpowiedzi przyjmujemy do 14 lutego 2021 roku i spośród odpowiedzi komisja składająca się ze mnie i z Jacka wybierze najlepszą odpowiedź i dla tej osoby trafi gra Marvel Splendor. I zapraszamy was na filmowy luty, gdzie codziennie od poniedziałku do piątku będziemy udostępniać jakieś materiały. A w niedzielę o 20 live. Do zobaczenia, hej!